Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będę poruszał dużo ciekawych kwestii. Będzie o tej piłce międzynarodowej, a także o polskiej ekstraklasie. Na początku będę Wam opowiadał o tej światowej piłce, o Robercie Lewandowskim, Miliku i innych napastnikach naszej reprezentacji. A następnie będę Wam opowiadał, jakiego bramkarza Legia powinna poszukać. No i rozpoczynam od Roberta Lewandowskiego. W ten weekend nasz najlepszy napastnik świata zdobył 69. gola w roku, czyli wyrównał rekord Cristiano Ronaldo. Moi drodzy, teraz jest na tym drugim miejscu, bo pamiętacie ten sezon, gdy Messi strzelił 91 goli w ciągu roku, Robert Lewandowski strzelił 69, 19 w Bundeslidze. Także moi drodzy, Robert Lewandowski w tej kolejce 19, w tej rundzie 19 goli zdobył i ja powiem Wam szczerze, co Robert zrobi na wiosnę. Będzie pewnie chciał pobić ten swój rekord. Pamiętacie, jak w zeszłym roku pobił ten rekord Gerda Müllera? Strzelił 41 goli. Ja coś czuję, że na wiosnę Robert będzie śrubował i będzie próbował ten gol strzelić kolejne gole. I w ostatnim czasie, w styczniu, mają się zacząć negocjacje z Robertem Lewandowskim, aby Robert Lewandowski przedłużył kontrakt i został w Bayerze Monachium zdecydowanie dłużej, żeby pobił ten rekord Gerda Müllera, żeby przeskoczył go w klasyfikacji najlepszych strzelców. Robert jest drugi, a żeby ten rekord pobić, no to by musiał jeszcze kilka sezonów zostać. Teraz ostatnio legenda Bayernu Monachium powiedziała o tym, że Robert powinien za wszelką cenę pozostać. No ich wygląda na to, że Bawarczycy, że Oliver Kahn w najbliższym czasie, właśnie po Nowym Roku, ze sztabem Roberta Lewandowskiego będzie prowadził negocjacje. No bo gdy spojrzymy na tą sytuację następująco, rywalizować o Haalanda będzie ciężko, bo Bayern Monachium by musiał wyłożyć kosmiczne pieniądze. Nie tylko zapłacić Borussii Dortmund bardzo dużo milionów euro, ale także agentowi Haalanda, plus do tego jeszcze jego ojcowi, więc a Bayern przyzwyczaił nas do tego, że nie przepłaca, a Robert Lewandowski jest jak taka lokata w banku. Gwarantuje odpowiedni poziom i stałe oprocentowanie. Robert Lewandowski, który ma kolejny fenomenalny sezon, może przez te kilka lat grać dalej na dobrym poziomie w Bayerze Monachium, stać się wielką legendą. W ostatnim czasie dużo słyszymy tych dywagacji. Pamiętacie, jak Robert Lewandowski przegrał walkę o złotą piłkę? Wtedy pojawiły się doniesienia w mediach, że Pini Zahavi, że Robert Lewandowski chciałby odejść do Realu Madryt, będzie próbował podjąć ostatnią próbę, ale między innymi po co Robertowi Lewandowskiemu jest ten sławetny menadżer, który kiedyś był w przeszłości dziennikarzem Izraelczyk. Jego zadaniem jest takie, żeby poprzez różne właśnie asy z rękawa wyciągać i sprawić i tak wpływać na Bayern Monachium, że no wiadomo, no przecież piłka nożna to jest biznes i agenci tego typu jak Zahavi są czasem nie to od tego, żeby danego piłkarza umieścić w klubie światowej klasy, ale także poprzez różne takie zagrywki taktyczne sprawić, żeby ten Bayern Monachium zapłacił wysoką garzę i przedłużył kontrakt na takich warunkach, jakie chce mieć Robert Lewandowski, bo zwykle Bayern zawodnikom już po 30 z nimi podpisuje kontrakty roczne, nie podpisuje takich długoterminowych umów i także z wysoką garzą, bo Robert Lewandowski chciałby jeszcze więcej tych pieniędzy zarabiać, a Niemcy nie są skorzy do wydania takich pieniędzy. Pamiętacie, jak Ribery i Robben grali do 30. Był taki moment, że gdy już zarówno Francuz, jak i Holender osiągnęli wiek, już byli po 30, mieli 33 lata, to zwykle było tak, że co rok te kontrakty były przedłużane. A Robert Lewandowski tak nie chce. Chce po prostu mieć już wolną głowę, podpisać ten ostatni, najlepszy swój kontrakt przed wyjazdem do Stanów. Bayern niekoniecznie, ale po tej sytuacji rozważają to wszystko i pewnie doszli do wniosku, że
Robert Lewandowski gwarantujący odpowiedni poziom będzie lepszy od Halanda i nie będą stawać do wyścigu po fenomenalnego Norwega. Mi się podoba ta cała sytuacja, choć ja powiem wam szczerze, ja chciałbym, fajnie byłoby zobaczyć Roberta Lewandowskiego w Anglii, w Hiszpanii bądź we Włoszech. Ja to bym chciał, gdyby, Robert Lewandowski zostaje w Bayerze Monachium, ja bym na ostatnie 2 lata, nie w Stanach, w MLS, bym zobaczył Lewandowskiego w lidze włoskiej. Liga włoska jest idealną ligą dla starszych piłkarzy. Pokazuje to Zlatan Ibrahimović, Luka Toni kiedyś to pokazał. To tak mi się wydaje, że właśnie Robert Lewandowski ugra to, na czym mu zależy. A nawet jeśli Robertowi Lewandowskiemu się nie uda dogadać, no to zawsze możliwy jest ten transfer do Real Madryt, bo też właśnie pojawiają się doniesienia w prasie hiszpańskiej, że właśnie Robert Lewandowski jest tą drugą opcją, że Florentino Perez będzie próbował Roberta Lewandowskiego ściągnąć do Real Madryt, a doskonale zdajemy sobie sprawę, że nasz najlepszy napastnik polskiej reprezentacji marzy o tym, żeby grać w królewskich. No i jedno jest pewne, te najbliższe lato będzie bardzo ciekawe. Teraz przejdę, moi drodzy, do drugiego napastnika, do Arkadiusza Milika. Cieszy mnie to, że Arkadiusz Milik tam końcówkę rundy ma dobrą, bo strzelał gole w europejskich pucharach. Ostatnio także strzelił w wygranym spotkaniu przez Marsylia, wygrała w pucharze Francji swój mecz, a Milik opisał się hat-trickiem, moi drodzy. I biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, ligę francuską, europejskie puchary, a także puchar Francji, zdobył on 8 goli. Powiecie, że to jest niewiele, ale biorąc pod uwagę to, że wrócił po kontuzji, taki wynik może cieszyć, tym bardziej pod koniec roku. Teraz w ostatnim czasie były zawodnik Bayernu Leverkusen stracił miejsce w swoim składzie, bo Paille grał więcej. Gdy właśnie Paille i Milik grali razem, to nie sprawdzali się, nie strzelali goli. Później właśnie jak Milik usiadł na ławce, to Paille zaczął strzelać więcej goli. Ale to mnie cieszy właśnie, że Milik po tej kontuzji wrócił do formy. Ja mam nadzieję, że na wiosnę będzie nas zachwycał tak jak rok temu. Pamiętacie, jak przeniósł się do Marsylii, w 19 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił 10 goli. Cieszy forma także innych napastników, Buksa, Świderski, wiadomo, oni są w formie i mają pewne miejsce w reprezentacji Paulo Sousy, będą gotowi na baraże. Mnie najbardziej martwi pozycja, sytuacja Piątka, bo Piątek po tej kontuzji nie wrócił do formy. Jest rezerwowym, nie zachwyca. Podobno w Hercie Berlin, tak właśnie donosi prasa niemiecka o tym, że jest na wylocie, ma się pojawić na liście transferowej i ma zostać wytransferowany. Jednak przygoda Piątka z Bundesligą nie jest dobra. Za takie pieniądze, jakie on został sprowadzony, on powinien w tej lidze niemieckiej strzelać gol za golem, tak jak kiedyś Artur Wichniarek potrafił w Arminii Bielefeld strzelać gol za golem. No i właśnie czegoś takiego w Hercie Berlin wymagali od Piątka. No i jednak Berlin, tak jak się mówi o tym klubie, Big City Club, jest jednak jakoś taki pechowy dla polskich piłkarzy. Pamiętacie tą nieudaną karierę w Hercie Berlin Wichniarka, Piotra Rejsa, także Bartosza Karwana. Pamiętacie, jak Bartosz Karwan w meczu europejskich pucharów siedział na ławce i nie zagrał. Były zawodnik GKS-u Katowice, zachwycał nas grając w barwach Legii Warszawa. Także był ważnym zawodnikiem kadry Jerzego Engela. Został wytransferowany do Herty Berlin i w Hercie Berlin zawodził. Podobnie było z Wichniarkiem. Wichniarek nawet miał dwie przygody z Hertą Berlin i tam nie sprawdził się. Jakoś ten klimat, berlińskie powietrze nie jest dobre dla polskich piłkarzy. Jeżeli chodzi o Piątka, Piątek został tam sprowadzony po to, żeby być takim golladorem, a stał się dobrym jokerem. No i najprawdopodobniej będą w Hercie Berlin chcieli go wytransferować, no bo jeżeli za takiego piłkarza zapłaciło się powyżej 35 milionów euro, to oczekiwania były większe. Dla Piątka idealnym miejscem byłaby Liga Włoska. Ja chciałbym, żeby on został tam wypożyczony, wytransferowany. Wyobraźcie sobie, to właśnie moim zdaniem z perspektywy czasu Piątek popełnił błąd, bo gdy jesteś w lidze włoskiej, masz fenomenalny sezon w Genoi, następnie trafiasz do
wielkiego Milanu. I będąc w tym Milanie, nagle po pewnym czasie rezygnujesz i decydujesz się iść do Herty Berlin, to był błąd. No, zresztą otoczenie Piątka w jednym z wywiadów agenci przyznali rację, powiedzieli, że właśnie Piątek popełnił błąd, nie powinien z tego Milanu obchodzić. Pojawił się Zlatan Ibrahimowicz. Właśnie to mi się nie podoba, że Piątek obawiał się tej rywalizacji z wielkim Zlatanem. No wiadomo było, że jak Zlatan przyjdzie, to będzie grał regularnie, ale trzeba było wziąć pod uwagę wiek Zlatana, że nie jest on już nieśmiertelny, że będzie miał kontuzję i popularny Szwed miał takie kontuzje, więc Piątek na pewno by dostawał swoje szanse i mógł gol za golem strzelać. A sytuacja jest tak, że jak już trafiasz do tego wielkiego Milanu i zdecydujesz się z niego odejść, to już ten powrót nie jest taki prosty. Pamiętacie, też Piątek miał ofertę z wielkiego Tottenhamu. Nie zdecydował się. Wtedy Tottenham prowadził José Mourinho. Także tutaj Piątek obawiał się rywalizacji Kinem, z Harrym Kanem, i ta właśnie rywalizacja nie powiodła się, moi drodzy. No, jestem ciekaw, gdzie Piątek wyląduje. Ja bym go widział, moim zdaniem, znów by się sprawdził w lidze włoskiej. Niewiele czasu by potrzebował, by mógłby nawet trafić do Fiorentiny, czy jakiegoś innego klubu z Półwyspu Apenińskiego. Jestem przekonany o tym, że tam znów by zaczął strzelać gol za golem. Zresztą kiedyś fajną taką książkę czytałem, już zapomniałem autora. Dwóch dziennikarzy Elevation tam właśnie napisali taką książkę o Polakach, którzy wszyscy kiedyś grali w lidze włoskiej, zaczynając od Piotra Koźmińskiego, Piotra Czachowskiego, kończąc właśnie na szczęsnym Piątku Milku. I właśnie tam Piątek opowiadał, jak się żyje we Włoszech, jak tam się pięknie gra. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że Liga Włoska jest to taka liga, gdzie no po prostu kibice są fanatyczni, piłkarze są traktowani jak bogowie, jak celebryci, jak gwiazdy rocka. Także no plus do tego dobre jedzenie, piękna pogoda, plaża, słońce, żyć nie umierać, idealne warunki do gry. Także piłkarze szybciej się regenerują. A już tak Berlin już nie jest takim pięknym miastem. Z drugiej strony też Berlin to jest dla mnie wielki paradoks. Berlin, Big City Club, stolica Niemiec. Klub, gdzie kiedyś pamiętacie te czasy, kiedy Hertha Berlin grała w Lidze Mistrzów, gdzie grał tam fajny taki Brazylijczyk Marcelinho, Sebastian Deisler. I właśnie wtedy grał, jeszcze kilku piłkarzy grało fenomenalnie. Dajdar grał także, taki węgierski zawodnik, i to była taka drużyna. Prewc, były dyrektor Herty Berlin, to była taka drużyna, gdzie potrafiła zająć czwarte miejsce w Bundeslidze i grać w Lidze Mistrzów, później Pucharze UEFA. Od tego czasu już minęło dwadzieścia kilka lat, a Herty Berlin nie ma w Lidze Mistrzów, a jednak klub ze stolicy Niemiec powinien grać w Lidze Mistrzów, a także co roku walczyć o tą Ligę Mistrzów, a nie znajdować się w środku tabeli bądź w dolnych rejonach. Tak uważam. No jakoś nie ma tam klimatu na dobry futbol, moi drodzy. Przejdę za chwilę do następnych napastników, tylko napiję się łyka wody, bo zaschło mi w gardle. Jeśli chodzi o tych napastników, biorąc pod uwagę to, że Piątek jest bez formy, to ja bym szukał alternatywy dla Piątka i widziałbym kilku kandydatów. Jest Klimala, jest także Niezgoda, jest plus do tego Przybyłko, czyli zawodnicy, którzy grają w MLS. Klimala ładnie się rozwija, Niezgoda, okej, Niezgoda jeszcze wraca po kontuzji, po zerwanych więzadłach. Strzelił niewiele goli w ostatnim czasie. Z Niezgodą to bym poczekał, jeszcze dałbym mu rundę, bym poczekał, jak na wiosnę będzie grał. Jeśli rozegra taką całą rundę, będzie zdrowy, strzelał gol za gole, to ten napastnik zasługuje na szansę, bo piłkarza o takiej charakterystyce w reprezentacji nie mamy. Niezgoda jest dobry na kontrę, mimo tego, że często tak zawsze biegał zgarbiony, skrzywiony, bo miał przez wiele lat problemy z plecami, ale zawsze był skuteczny i takiego napastnika powinniśmy obserwować i powinien dostać szansę. Ja bym się bardziej skupił na tym, że Przybyłko zasłużył na taką
szansę i byłby idealnym zastępcą Piątka. Wyobraźcie sobie, przecież przez ostatnie kilka lat, gdzie gra w MLS, w przeciągu 4 lat strzelił 35 goli w tej lidze. A że mógłby się okazać wzmocnieniem w reprezentacji, no to pokazały przykłady Frankowskiego i także Buksy. Buksa, który strzelał gol za golem za oceanem, pojawił się w kadrze, dostał szansę, wykorzystał to, strzelał gol za golem. No i tak właśnie Przybyłko powinien taką szansę dostać. Ma 28 lat. Jest to dobry wiek dla piłkarza. Były zawodnik Arminii Bielefeld, także były reprezentant młodzieżówki. No wreszcie zasłużył na tą szansę. Trzeba to wykorzystać, że jest w formie, że ma gola. Jest takim golladorem. Piątek jest bez formy. I ja bym nawet, powiem wam szczerze, zamiast, jeżeli Piątka sytuacja by się nie zmieniła, grałby dalej ogony w Hercie Berlin, nie strzelał goli, to ja bym nawet zaryzykował w marcu, powołując Przybyłko jako kolejnego napastnika. Okej, jeżeli Lewandowski, Milik, Buksa czy Świderski byli w formie, to jednak Piątkowi dałbym odpocząć. Ale Paulo Sousa pewnie tak nie zrobi, Przybyłki nie powoła. Powoła Piątka, bo do Piątka ma zaufanie, nie zawiódł się na nim. No ale to jest taki czas, gdy niektórzy, powinna na reprezentacji być rywalizacja i gdy jeden napastnik, powiedzmy nawet kluczowy, jest bez formy, to zawodnik Herty Berlin powinien odpocząć, a taki Przybyłko powinien dostać szansę, tak uważam. A w dalszej przyszłości powinniśmy obserwować, jak będzie się rozwijała kariera Klimali, bo jednak to te ostatnie przykłady pokazują, że za oceanem poziom piłkarski podnosi się i wielu piłkarzy, którzy wyjeżdżają, zmieniają ligi, tak jak Frankowski, przeniósł się do Lens i strzela gole, asystuje, ma nawet więcej goli w lidze francuskiej niż sam Messi. Moi drodzy, tutaj nie mówię o Świerczoku, ponieważ w ostatnim czasie no nie możemy tego zawodnika, byłego zawodnika Piasta Gliwice rozważać, no bo po tym fenomenalnym sezonie, który ma w Japonii, można byłoby nawet pomyśleć o tym, żeby został powołany. Ale po pierwsze, problemy z dopingiem, no nie wiadomo, jak będzie ta sytuacja, co wykaże ta druga próbka, może zostać zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu. No i plus do tego dochodzą też takie te obostrzenia w Japonii i między innymi przez to Świerczok wypadł z reprezentacji, no bo nawet w tych meczach wrześniowych planował go na mecze wrześniowe i później październikowe Paulo Sousa planował powołać byłego zawodnika Piasta Gliwice z Japonii, no ale te wszystkie obostrzenia na to nie pozwoliły. Buksa się fenomenalnie zaprezentował, strzelał gol za golem, a tak już jest w reprezentacji. Gdy nie możesz przyjechać na kadrę, wypadasz z tej reprezentacji, pojawia się kolejny piłkarz, ten piłkarz wykorzystuje szansę i później już jednak pociąg może odjechać. I na ten moment, w tym momencie ten pociąg Świerczokowi odjechał, moi drodzy. Tyle, jeżeli chodzi o napastników naszej reprezentacji. Znów napiję się łyka wody i przejdę do polskiej ekstraklasy. Moi drodzy, teraz postawię następujące pytanie. Kto powinien być bramkarzem Legii? Mam kilku kandydatów. Nawet w ostatnim czasie w komentarzach pytaliście mnie się, kogo ja bym widział w barwach wojskowych, jakich piłkarzy bym ściągnął. Mówiłem wam właśnie w środku rundy, że Legia potrzebuje bramkarza i moim zdaniem w barwach wojskowych powinni grać, ja bym ściągnął Kovacevicia, a także Dante Styplice, moi drodzy. Ale ściągnięcie tych piłkarzy wydaje się nierealne, ponieważ Kovacevic w ostatnim ma kontrakt do 2024 roku. Bramkarz Rakowa, donoszą media o tym, że podobno jest nim zainteresowany Inter Mediolan. To majstersztyk, przecież go władze Rakowa przed tym sezonem wyskautowały. Za drobne pieniądze sprowadzili Bośniaka i mogą na nim grube pieniądze zarobić. I Legia Warszawa raczej tego zawodnika nie kupim. Już mi się wydaje, że Bośniak jest poza zasięgiem wojskowym. Drugi piłkarz, którego bym widział od dawna w barwach Legii Warszawa, to jest Dante Styplica, bramkarz Pogoni Szczecin. No, ma też odpowiedni wiek, bo ma 30 lat. W polskiej ekstraklasie od wielu lat zachwyca. Jest jednym z lepszych golkiperów, którzy grają w
ekstraklasie, gdy za każdym razem, gdy przyjeżdża na Łazienkowską 3, to broni fenomenalnie. Jest to bramkarz, który potrafi wygrać mecz Pogoni, ale to też jest taka sytuacja. Ten Transfermarkt też podaje, że jest wart 1,5 miliona i też jest poza zasięgiem Legii Warszawa. I to jest takich dwóch bramkarzy, których ja bym widział w barwach wojskowych, ale wojskowi przegapili odpowiedni moment, żeby tych piłkarzy ściągnąć do Legii. A dlaczego o tym mówię? Bo Artur, na Łazienkowską 3 trzeba ściągnąć bramkarza, który w rundzie wiosennej będzie potencjalnym zastępcą Artura Boruca, bo zobaczyliście, że Artur Boruc, już mając 40 lat, mimo że gra fenomenalnie, no to nie jest w stanie grać wszystkie mecze od dechy do dechy i potrzebuje zmiennika. Ta runda pokazała, że zarówno Tobiasz, tak jak i Miszta, no nie sprostali z zadaniu, że są za młodzi i tu wiele razy w moich materiałach wam tutaj powtarzałem, że ci dwaj bramkarze powinni wcześniej się ograć w ekstraklasie albo w pierwszej lidze i dopiero po tym czasie wrócić do Legii. Tak jak kiedyś Majecki, ograł się, był kozakiem i potrafił wygrać rywalizację z Ciężniakiem i z Malarzem. Była kiedyś fajna ta koncepcja za czasów właśnie Leśnodorskiego, kiedy Ciężniak był, Malarz, Kuciak, czyli doświadczeni zawodnicy, Malarz i Ciężniak, czyli dwóch doświadczonych zawodników, gdzieś tam ten Majecki młody, Malarz został wytransferowany, został skasowany, brzydko mówiąc, przez José Pinto odszedł i Ciężniak z Majeckim rywalizowali, Ciężniak przegrał tą rywalizację, Majecki był pierwszym i pojawił się Boruc i to było też fajne, że był Boruc i Ciężniak i obaj rywalizowali między sobą i tu właśnie błąd kucharski popełnił, że jednak zbagatelizowano tą rolę Ciężniaka. Ciężniak jeszcze mógł rok zostać, w Legii uznano, że młodzi podołają zadaniu. Nie podołali. No i Ciężniak przedwcześnie zakończył karierę, wziął się za biznes, zaczął zarządzać swoimi pralniami, a ja uważam, że ten były zawodnik Wisły Kraków dalej powinien być w Legii Warszawa, bo tworzył dobrą atmosferę w szatni, dbał o ten mental drużyny. Nieraz widzieliście tą sytuację, że Ciężniak był na tej ławce, wybiegał, krzyczał, też miał pretensje do sędziów. Nieraz było tak, że Ciężniak dostawał żółtą kartkę jako rezerwowy bramkarz siedzący na ławce. To mi się właśnie podobało, tego brakuje. I jak Boruc teraz doznał kontuzji, to Ciężniak mógł wejść i tego zabrakło. No i właśnie władze Legii chcą naprawić ten błąd i chcą takiego na teraz właśnie, bo wiadomo, że Artur Boruc po tej rundzie kończy karierę i wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, może tam jeszcze w MLS pogra. Jego żona nawet o tym mówiła, więc zimą jest potrzebny bramkarz, który będzie zastępcą Boruca, gdy Arturowi będą jakieś problemy, a także w perspektywie dalszego czasu Legii jest potrzebny bramkarz numer jeden. Ci młodzi nie... Jest kilku kandydatów, tam już właśnie powiedziałem wam o tych kandydatach, którzy wydają się nierealni. Ja jeszcze bym widział Franciszka Placha z Piasta Gliwice. No, Słowak także, kiedy zawsze Legia Warszawa gra przeciwko Gliwiczanom, no to zawsze Franciszek gra fenomenalnie. Tego piłkarza bym widział, tylko pytanie jest zasadnicze, czy Piast Gliwice puści tego zawodnika. Druga, jeszcze kolejna taka opcja, bramkarz dla mnie, który mógłby być teraz na rundę wiosenną rezerwowym i w razie czego zastępować Artura Boruca, a potem w przyszłości zostać tą jedynką, to jest dla mnie Rafał Strączyk. Ja jestem pod wrażeniem jego gry. Rozegrał kilkanaście spotkań jako pierwszy bramkarz Stali Mielec, 22 lata. To byłby perspektywiczny bramkarz, idealny kandydat dla wojskowych. Nawet w ostatnim czasie media donosiły o tym, że Legia Warszawa jest nim zainteresowana, tylko znów tutaj może być taki problem pieniądze, że legioniści mogą go nie ściągnąć. Tak, jeszcze patrzę tutaj na swoje notatki. Ja jeszcze widzę jeszcze jednego kandydata, bramkarza, który
Ciekaw jestem, co sądzicie o tej kandydaturze. Były zawodnik Górnika Zabrze, Martin Chudy. Pamiętacie takiego słowackiego bramkarza, który grał w Górniku Zabrze? Teraz on gra w lidze słowackiej, w takiej drużynie środka tabeli. Ja powiem wam szczerze, że ja byłem zdziwiony, kiedy Martin Chudy odszedł z Górnika Zabrze. On dosyć niedawno znalazł w środku tej rundy, w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, znalazł klub. Ja byłem zdziwiony, że on tak długo nie mógł znaleźć klubu. I taki Martin Chudy, Słowak, który ma 31 lat, no to byłby idealny, żeby w Legii grać. Słowacy mają bardzo dobrą markę. Gdy prześledzimy naszą ekstraklasę i cofniemy się, nawet kiedyś Jan Mucha, właśnie Chudy, Plach, no to zobaczcie, no to Słowacy potrafią wyszkolić bardzo dobrych bramkarzy. Ja tego i takiego Martina Chudego bym widział jako takiego zastępcę Boruca, a w przyszłości taki Chudy mógłby zostać tą jedynką. Także gdy zobaczymy na Transfermarkt, to, no to jeżeli chodzi o jego wartość 400 tysięcy euro, to nie jest tak dużo i ja bym jeśli już Kovacevic jest poza zasięgiem, a także Dante Stytlica, no to ja bym ściągnął, próbował za wszelką cenę ściągnąć tego Rafała Strączka i Martina Chudego. Martin Chudy byłby teraz zastępcą Artura Boruca, a Rafała Strączka bym próbował ściągnąć latem i później bym próbował właśnie na wiosnę bym widział Rafała Strączka z Martinem Chudym. Napiję się jeszcze łyka wody, bo strasznie mnie dzisiaj suszy. Ale takim moim wymarzonym kandydatem, zawodnikiem, który mógłby grać w barwach Legii, to byłby dla mnie Białkowski. 34 lata. Pamiętacie, gdy Artur Boruc 2 lata temu przychodził do Legii Warszawa, to wtedy w tamtym czasie także taką opcją numer 2 i zawodnikiem, który był rozważany, żeby przyszedł na Łazienkowską 3, był właśnie Białkowski. Ale Legii Warszawa powiodły się negocjacje z Borucem. Boruc trafił i dla mnie właśnie zawodnik Millwall, drużyny z zaplecza Premier League, byłby idealnym kandydatem do Legii Warszawa. Tym bardziej, że Białkowski pochodzi z Radomia. Nie kryje się w tym wywiadach, że kibicuje Legii, jest z Legią związany. Rocznik 87. Był na Mistrzostwach Świata w 2018 roku jako trzeci bramkarz. W ostatnim czasie wam opowiadałem o tej reprezentacji, gdy opowiadałem wam o tym, jak karierę zakończył Sergio Augereiro. Opowiadałem wam, przypominałem, jak Argentyna grała z reprezentacją Polski Michała Globisza na Mistrzostwach Świata U21 i że z tamtej reprezentacji kariery zrobili Krychowiak, także Szczęsny. A przypomniało mi się, że przecież tutaj członkiem tej kadry, rezerwowym bramkarzem był właśnie Białkowski. Białkowski też zrobił karierę, który grał przez wiele lat na zapleczu ekstraklasy. Jego kontrakt się właśnie z Millwall kończy. Fajnie było, gdyby Legia powalczyła o zatrudnienie tego zawodnika. Tylko właśnie obawiam się w tym przypadku, że były zawodnik Ipswich Town może niestety dalej grać w lidze angielskiej, bo sytuacja pewnie jest taka, że jeżeli Millwall zaproponuje mu kolejny kontrakt, a gdy masz 34 lata, no to jednak klub z Championship może większe pieniądze zaproponować i jest to większe wyzwanie. Ale bym jednak spróbował, powalczył o tego zawodnika. Legia Warszawa już próbowała go ściągnąć. Nawet niedawno widziałem, słuchałem wywiad z Białkowskim i w tym wywiadzie Białkowski mówił, że ten kontakt znów pojawił się. Znów Legia Warszawa na początku tego sezonu sądowała taką możliwość ściągnięcia byłego reprezentanta Polski do kadry. To byłby dla mnie idealny zawodnik, ponieważ utożsamia się z Legią. Co w ostatnim czasie, jeżeli się utożsamianie z Legią, takich zawodników brakuje w Legii Warszawa. Jest to Polak z wielkim doświadczeniem grą w Championship, plus do tego ma 34 lata. Jak wspomina w swoich wywiadach, przyszedł na weganizm. Dzięki weganizmowi nie ma kontuzji, czuje się lepiej, ma lepsze wyniki niż za młodu. Bramkarze in vino, tym starsi, tym lepsi. 34 lata, może przez kilka lat zastąpić Boruca i sprawić, że inni zawodnicy jak Tobiasz i Muzyk czy Miszta
podniosą swój poziom, ale tak jak właśnie mówiłem, Tobiasz i Miszta, oni potrzebują się ograć na wypożyczeniu i może w przyszłości będą dalej grać. Więc jeżeli chodzi o warszawski klub, to są dwie opcje. Z jednej strony jest taki pomysł, żeby ściągnąć doświadczonego bramkarza, tak jak właśnie Białkowski, albo spróbować zakontraktować młodego, utalentowanego, już ogranego w Ekstraklasie, mającego duży potencjał, Rafała Strączka. Ja, jeżeli o mnie chodzi, to bym z chęcią widział Białkowskiego w drużynie, bo skoro Białkowskiego, Strączka bądź Chudego, bo skoro bramkarz Rakowa jest niedostępny i bramkarz Pogoni Szczecin także, ci bramkarze są nierealni, no to bym któregoś właśnie z tej trójki ściągnął, Białkowskiego, Strączka i Chudego. Jestem ciekaw waszej opinii, którego bramkarza wy byście ściągnęli do Legii Warszawa? Kogo byście widzieli w tej roli? Zachęcam was do komentowania, czy was ucieszył rekord Roberta Lewandowskiego. No jestem ciekaw, co sądzicie o Miliku i także czy widzieliście by w kadrze Paulo Sousy, czy dalibyście szansę Przybyłko. Jestem tego właśnie ciekaw. Pamiętajcie o łapkach, subach, komentarzach. Jeżeli chodzi o to, co się w najbliższym czasie pojawi, niedługo was o tym poinformuję. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Hej!